Jesteśmy na 21. plenerze ogólnopolskim, który organizujemy od 2001 roku. Tak się fajnie składa, że 2001, teraz 2021. No myślę, że będzie bardziej szczęśliwy jak plener w tamtym roku, ponieważ po plenerze wystawa niestety był tylko wernisaż i następnie nas zamknięto, czyli praktycznie po wernisażu nikt tej wystawy za bardzo nie obejrzał. Myślę, że w tym roku może się uda lepiej. 12 artystów z całej Polski, kilka osób nowych jak zwykle. Zawsze staram się, żeby na plenerze były 2-3 nowe osoby w stosunku do poprzedniego. Parę stałych nazwisk, bo większość plenerów wiąże się z tym, że jest trzon jakichś artystów, prawda, którzy przyjeżdżają częściej. Są rowery, artyści sobie jeżdżą po okolicy, także to oczywiście. Natomiast jakichś takich dalszych wyjazdów nie było. Jak pani z tej Zielonej Góry tutaj trafiła? Z polecenia pani Grażynki Grabowskiej. Naprawdę ja tu przyjeżdżam już kolejny rok. I czuję się już jak u siebie w domu. Kiedy zadzwoniła do mnie i spytała, czy nie miałabym ochoty przyjechać na plener do Przymoszczyc. Ja mówię, a gdzie to? No na Podlasiu. Mówi, o, ja chcę tam jechać, bo ja bardzo lubię te tereny. To oczywiście są wszystko przyjaciele, których spotykamy na innych plenerach, a przyjaciele wiedzą, że jest się na przykład fajnym kompanem też, i potem polecają. Także od składu pleneru to w zasadzie zależy wszystko. Zostałam zaakceptowana, że mogę przyjechać. Przede wszystkim jest fantastyczny klimat. Pogoda nam też dopisała, fantastyczni ludzie i to wszystko po prostu powoduje, że się dobrze pracuje, bo dzięki temu jakaś głowa jest taka bez stresu, swobodniejsza. No a poza tym mamy warunki takie lokalowe i socjalne fantastyczne i przesmaczne jedzenie. I, prawda, a jedziemy tylko i wyłącznie dla siebie, bo jest to wymiana energii, którą się po prostu, nikt z nas już nie musi szukać jakichś, tu są ludzie z dorobkami, więc już nie muszą szukać jakichś pomysłów, ale to jest wymiana energii w każdej chwili dnia. Czasami żartem mówią o mnie Lilu od aniołów. Dlatego, że moim takim głównym tematem bardzo często są anioły, anioły i koty. I te anioły gdzieś tam się pojawiają. Tutaj również sobie pozwoliłam w ten temat wejść i malować anioły. I taki właśnie ten świat taki troszeczkę magiczny. Teraz powstaje seria ludowych aniołów, które troszeczkę są inspirowane tymi postaciami ze wschodniej granicy, czyli takie Maryjki są właśnie powstały anielskie. Uważam, że obrazy powinny mówić same, inaczej nie mają sensu. Jest to zawsze i elementy jakichś przedmiotów z mojego życia, pejzażu, ale to wszystko traktowane w taki mój sposób. Bardzo charakterystyczny, także wszyscy mówią, że jest to już do rozpoznania nawet na końcu świata. Bożena Wójtowicz z Tarnobrzega, Liliana Batory z Zielonej Góry, Maria Berzińska-Przyłęcka z Gliwic, Grażyna Grabowska z Lublina, Dorota Kulicka z naszych tutaj stron z Wiśnic, Paulina Leszczyńska z Warszawy i Międzrzeca, bo w tej chwili pracuje w Ośrodku Kultury, także jakby nasza dziewczyna z Międzrzeca. Mariusz Rzymiński, Lublin, Jacek Wojciechowski, Lublin, Krzysztof Ryfa, Ostrów Wielkopolski, Wiktor Jędrzejak z Kalisza i nasz Piotr Kowiecki z Białej. Także tutaj taka artyści, też zawsze staram się, żeby ktoś był tutaj z tych okolic naszych, żeby się tutaj artyści, prawda, też w jakiś sposób zapoznawali. No i ja. Runki są bardzo dobre do malowania. Pogoda nam absolutnie nie przeszkadza w niczym. No, wystawę planujemy poplenerową na jesieni, co może być trudne, ponieważ w Ośrodku Kultury jest totalny remont. Myślę, że jakoś to pozbieramy do jesieni i ta wystawa będzie. Bardzo chciałbym, żeby była jeszcze w tym roku.